Katarzyna Głujska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór, a Państwa i moim gościem jest pani marszałek Elżbieta Witek, Prawo i Sprawiedliwość, była marszałek Sejmu. Sejm tej kadencji nie zgodził się na to, żeby pani marszałek była wicemarszałkiem. Została wytypowana do takiego grona, można powiedzieć, na czarną listę została pani marszałek wpisana. Witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Pani marszałek, z czym mieliśmy dziś do czynienia przed Sejmem? Pan marszałek Hołownia grzmiał o tym, że jest hańbiony mundur Straży Marszałkowskiej, mundur z, mówił orzełkiem, ale rozumiem, że chodziło o orła, o godło Rzeczpospolitej Polskiej. Jak pani marszałek, no mając też to doświadczenie kierowania polskim parlamentem, ocenia te wydarzenia? Przede wszystkim stała się rzecz niebywała, jakiej nigdy nie było w Polsce po 1989 roku. Dwaj posłowie, którzy mają mandaty, którzy są posłami, to jest niezaprzeczalne. Jest orzeczenie Sądu Najwyższego i ono powinno być decydujące. Co się dzisiaj wydarzyło? Pan marszałek Hołownia złamał prawo, nie uznając orzeczenia Sądu Najwyższego, to jest po pierwsze. Po drugie, przekroczył swoje uprawnienia, ponieważ wcześniej pozwolił sobie na to, żeby przekazać odwołania naszych kolegów nie tam, gdzie oni je złożyli, tylko do Izby Pracy Sądu Najwyższego. A na dodatek jeszcze, to jest najgorsze, że podczas konferencji prasowej jakiś czas temu publicznie powiedział, że poprosił prezesa sądu o wyznaczenie takiego składu orzekającego, który wyda właściwe orzeczenie. To jest niebywałe. To jest w moim przekonaniu przez marszałka Hołownię nie tylko przekroczenie jego uprawnień, ale próba zmiany ustroju pozakonstytucyjnego, bo jeżeli władza ustawodawcza, a on jest reprezentantem Sejmu, czyli Izby Polskiego Parlamentu, która jest władzą ustawodawczą, jeśli władza ustawodawcza, jej przedstawiciel ingeruje w tę trzecią władzę, a mamy trójpodział władzy, tak mi się wydawało do tej pory, że mamy, ingeruje w ten wymiar sprawiedliwości, no to jest to naruszenie porządku, prawda? Nie, pani marszałek, ja wejdę w słowo i dopytam, dlatego że pan marszałek, tak rozumiem jego stanowisko dziś przedstawione, mówił o tym, że tak naprawdę znaczenie ma tylko decyzja, wyrok Sądu Okręgowego. Tu już na boku zostawiam sprawę, że w ogóle tego nie powinno być, bo było ułaskawienie pana prezydenta, ale że tutaj decydujący jest wyrok Sądu Okręgowego, a z kolei jego wymiana pism i później ta, no nie wiem, można powiedzieć, korespondencja z Sądem Najwyższym, to jest tylko jakby sprawdzenie technicznej jakiejś jego procedury. I ona nie ma nic do rzeczy. Jak pani marszałek na to patrzy? Ja wiem, co ja bym zrobiła na miejscu pana marszałka Hołowni, żeby zachować się zgodnie z prawem. Przede wszystkim respektowałabym wyroki sądu, czy one mi się podobają, czy też nie, a takie orzeczenie Sąd Najwyższy wydał. Ta sama izba, nawiasem mówiąc, która orzekała o tym, że wybory, niedawno odbyte wybory do parlamentu, odbyły się zgodnie z prawem, są legalne, tak, jesteśmy wszyscy posłami. Natomiast no, to jest nielogiczne. Przede wszystkim brak tutaj logiki w myśleniu, w postępowaniu pana marszałka Hołowni, dlatego że przepisy prawa wyraźnie mówią, że w przypadku wygaszenia mandatu posłowie mają prawo do odwołania się. No, na tym polega demokracja. Dlatego mamy kilkustopniowe postępowania sądowe, żeby obywatel czy ktokolwiek, kto znajdzie się w sądzie, miał prawo potem odwołać się od decyzji pierwszej instancji. Podobnie było tutaj. Na czym polega nielogiczność? No, gdyby tak było, że pan marszałek Hołownia nie uznaje Sądu Najwyższego, to w ogóle powinien wyrzucić do kosza odwołanie naszych kolegów i się tym w ogóle nie zajmować. A on zrobił to, co powinien był zrobić, czyli uznał, że mają prawo odwołać się tylko nie tam, gdzie te odwołania są rozpatrywane, czyli w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, tylko pozwolił sobie na skierowanie do innego zupełnie adresata i jeszcze prosił go o wyznaczenie odpowiedniego składu orzekającego. Więc nielogiczność, jeszcze raz podkreślam, polega na tym, że skoro uznał, że posłowie mają prawo odwołać się, bo mają takie prawo, no to musi respektować decyzję tego sądu, który odniesie się do tego faktu wygaszenia mandatu. No i Sąd Najwyższy powiedział, że pan Hołownia nie miał prawa wygaszenia mandatu panu posłowi Kamińskiemu i Wąsikowi i powinien był przywrócić ich natychmiast do pełnienia obowiązków poselskich. Pani marszałek, jedno to jest ścieżka prawna i wszystkie te zawiłości, jak ta procedura naprawdę wygląda i kto jest posłem, a kto nie jest, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to też jest polityka. Czy pani marszałek jest doświadczonym politykiem? Tak mi się wydaje. Czy pan marszałek Hołownia jest w tym procesie, że tak powiem, samodzielny? Nie, i muszę powiedzieć, że trochę mnie to zaskakuje, dlatego że
miał możliwość, żeby stać się w miarę niezależnym marszałkiem. Dlaczego mówię, że w miarę niezależnym? No bo tworzą jednak koalicję, tak? Koalicję 13 grudnia, tam jest chyba 11 w sumie podmiotów, ale te największe to jest właśnie Platforma, to jest... No tak, ale on został, został marszałkiem rotacyjnym. Ale myślał, że te 2 lata wystarczą mu do tego, żeby polansować się, bo widać od pierwszego posiedzenia Sejmu, że to jest tylko i wyłącznie lans. Teraz zderzył się z problemami, które wynikają z codziennej pracy Sejmu i zaczynają się problemy. Ale ja myślę, że te 2 lata dla niego to będą nie lata wzrostu jego popularności, tylko wręcz odwrotnie, dlatego że tutaj mamy do czynienia z trudnymi sytuacjami, do których on sam zresztą doprowadził. Kto jest w takim razie reżyserem tej gry, w której zdecydowanie główną rolę, być może nie do końca świadomie, przyjął pan marszałek Hołownia? Znaczy, na pewno reżyserem jest pan Donald Tusk, co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Natomiast czyje on wykonuje polecenia? No to należałoby to dokładnie sprawdzić. Proszę zwrócić uwagę, że właściwie w tej chwili Donalda Tuska nigdzie nie ma. Te rzeczy, które się działy dzisiaj w Sejmie, czyli nie wpuszczenie posłów do Sejmu i niepozwolenie na wykonywanie mandatu Donalda Tuska. Stały, ale to jest takie zabezpieczenie na przyszłość, bo on doskonale wie, że postępuje niezgodnie z prawem. On wie, że łamie nie tylko konstytucję, na którą przysięgał, jako kandydat na premiera rządu wtedy w Pałacu Prezydenckim, kiedy otrzymał nominację, ale także wszyscy ministrowie. Także my jako posłowie generalnie, składając ślubowanie, mówiliśmy, że będziemy działać zgodnie z konstytucją i z ustawami. Tutaj mamy ułamanie tego, no zaczyna się rządzić. Ale spodziewa się, przepraszam, pani marszałek, że jeżeli przyjdzie do odpowiedzialności, to pan Donald Tusk powie, no przepraszam bardzo. Będzie miał czyste ręce. To byłem premierem, szefem rządu, a tutaj to rządził pan Hołownia, tak? Szef rządu powinien odpowiadać za cały rząd, ale jak widać i co słychać w wypowiedziach pana Donalda Tuska, to on ufa panu pułkownikowi Sienkiewiczowi, on ufa panu ministrowi Bodnarowi, ma do niego pełne zaufanie i popiera to, co oni robią. Ale wszędzie są podpisy tych właśnie ludzi, a nie Donalda Tuska. Więc w pierwszej kolejności, a kiedyś tak się stanie, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest próba zmiany ustroju poza konstytucją, to będą musieli za to odpowiedzieć. No i wtedy będzie się szukało osób, które dzisiaj podpisują decyzję. Tam podpisu na razie Donalda Tuska, przynajmniej ja nie wiem, żeby gdziekolwiek był. Pani marszałek, ale no, to jest sprawa, która jest w tej chwili sprawą symboliczną i ona budzi ogromne emocje, czyli sprawa tak naprawdę nie tylko wpuszczenia dziś, nie wpuszczenia 2 posłów, zablokowania głównego wejścia do Sejmu, ale wcześniej przecież sprawa tak zwanego wygaszania ich mandatów i wszystkiego, co się wydarzyło. Ale to jest też sprawa, no chociażby blokowania największemu klubowi parlamentarnemu w tej kadencji Sejmu swojego przedstawicielstwa we władzy sejmowej, czyli swojego wicemarszałka. Kto za tym wszystkim stoi? Bo ja pytałam o tego być może głównego rozdającego karty w tej konkretnej sprawie, ale czy to jest tak, że w ogóle pan marszałek Hołownia jest w pani opinii politykiem niesamodzielnym? W mojej opinii jest politykiem niesamodzielnym. Zaczęłam właśnie mówić o tym, że miał szansę na to, żeby przynajmniej częściowo pokazać, że może być niezależny, bo w końcu jest z partii zupełnie innej niż Donald Tusk. Tymczasem okazuje się, że idzie na pasku Donalda Tuska. Ale jest nowicjuszem w polityce. No, jak widać, ja wiem, że on jest nowicjuszem, ale on uważa, że on wszystko wie. No wie pani, człowiek, który, przepraszam, zdał maturę, nie skończył studiów prawniczych, wychodzi na konferencję prasową albo w Sejmie i tłumaczy obywatelom zawiłości prawa. No ja bym się nigdy czegoś takiego nie podjęła, nie będąc prawnikiem, bo to świadczy o tym, że ktoś ma bardzo wysoko ustawione ego. Zero tam jest takiej samokrytyki. W polityce samokrytyki. To też czasami bardzo pomaga, no tak, ale w tym przypadku na pewno nie, bo to są sprawy niezwykle trudne, ale też za tym idzie olbrzymia odpowiedzialność. Dzisiaj Sejm pracuje w składzie 458 posłów. PKW nie rozpoczęła procedury zastępowania posłów Kamińskiego i Wąsika innymi posłami, czyli mamy 458 posłów, czyli niekonstytucyjny skład Sejmu. Ja naprawdę mam bardzo poważne obawy, czy w przyszłości, no bo na pewno nie w tej chwili, ale w przyszłości nie okaże się, że decyzje podejmowane przez ten Sejm były niezgodne z prawem, ponieważ Sejm powinien obradować w liczbie 460 posłów. To jest naprawdę po raz pierwszy się to zdarza i to naprawdę nie ma nic wspólnego z takimi sytuacjami, o których pan Hołownia próbował kiedyś mówić. No ktoś choruje, tak, ktoś jest
akurat w procedurze obsadzania mandatu, bo ktoś wszedł do Europarlamentu. To są nie te kwestie. To są zupełnie, inne sprawy. Nikt ale pani redaktor, z posłów nie siedział w więzieniu i nikt z posłów nie był wypychany. Ale ja bym chciała zwrócić uwagę na zupełnie co innego. To, co w tej chwili się dzieje, to jest takie igrzyska, które się daje naszym obywatelom, żeby oglądali. Tak, no pan Hołownia jest zadowolony, że lajkuje, szczególnie młodzież. Przypomnę, ta młodzież, która w roku 2016, kiedy takie skandaliczne rzeczy działy się w Sejmie, kiedy był pucz, kiedy próbowano się kłaść pod samochody naszych posłów, kiedy nie wypuszczano ich z Sejmów, kiedy te wulgaryzmy słyszeliśmy na każdym kroku w Sejmie, oni wtedy mieli po 8-10 lat. Kompletnie tego nie pamiętają. Kiedy obrażano polski mundur, kiedy pluto wtedy na strażników Straży Marszałkowskiej, na policję. To wszystko się działo w roku 2016. Tego ci młodzi ludzie nie pamiętają, ale przecież tak było. Jestem przekonana, że te igrzyska, które w tej chwili się serwuje polskim obywatelom, są po to, żeby zamydlić, zasłonić kurtyną znacznie poważniejsze sprawy, które się dzieją dzisiaj. I to zarówno na arenie wewnętrznej, jak i na arenie międzynarodowej. Z jednej strony mamy bardzo niebezpieczne decyzje Komisji Europejskiej, które wciągają Polskę, właściwie kroją ją kawałek po kawałku, odcinają nam naszą suwerenność, a z drugiej strony mamy sprawy z naszego wewnętrznego polskiego podwórka, bardzo niepokojące, bo już słyszymy, że Centralny Port Komunikacyjny jest niepotrzebny, Świnoujście, port w Świnoujściu jest niepotrzebny. Słyszymy o tym, mówi o tym pani minister, że no to jest nierówność między kobietami a mężczyznami, jeżeli chodzi o wiek emerytalny. Widzimy, co się dzieje w oświacie. Dzisiaj pan wicepremier Kośniak-Kamysz ogłosił, że te kontrakty z broń koreańska też jest w zasadzie bez sensu i nie będzie złe zasady. Ale pani marszałek, ja zapytam... To wszystko jednym słowem. Także to wszystko bardzo niebezpieczne rzeczy, bardzo niebezpieczne dla Polski i Polaków. Dzieją się zarówno tu wewnątrz kraju, znowu nie ma pieniędzy, jak i w Unii Europejskiej. I za chwileczkę się okaże, że my już tej suwerenności nie mamy, że jesteśmy podporządkowani centralnie władzy w Berlinie, bo to głównie chodzi o Berlin. Tam zresztą kieruje swoje kroki pan minister spraw zagranicznych, między innymi do Paryża i do Berlina. Pani marszałek, a czy pani się nie obawia o to, jak będzie wyglądała kampania wyborcza? No, mamy przed sobą głosowania samorządowe, władza samorządowa będzie wybierana, później wybory do Europarlamentu, bo z jednej strony jest oczywiście to, chociażby są takie wydarzenia jak teraz, no ale też można powiedzieć, że już w jakiejś tam perspektywie chyba bliskiej czeka kolejny zamach na kolejną instytucję, w tym już, tym razem już na instytucję, która jest instytucją zupełnie kluczową dla polskiego wymiaru sprawiedliwości i tak naprawdę dla ochrony obywateli, czyli Trybunał Konstytucyjny. To się miało wydarzyć teraz. Rozumiem, że skoro pana premiera Donalda Tuska nie ma, bo spędza czas z rodziną, no to bał się może zostawić tę sprawę podwładnym. Na telefon nie był skłonny tego kontrolować i zostawił to sobie na czas, kiedy już zjedzie do Polski. Co to będzie oznaczało? Bo w gruncie rzeczy przed nami wybory, kampania wyborcza i też no, rozjazd, można powiedzieć, rozjeżdżanie instytucji państwa, takich zupełnie kluczowych. No nie, Trybunał Konstytucyjny jest właściwie ostatnią taką instytucją, która tworzy podstawy polskiego państwa prawa, bo w tej chwili już widzimy po zamachu na telewizję, na Polską Agencję Prasową, na Polskie Radio, na Prokuraturę Krajową, teraz na Trybunał Konstytucyjny i słyszymy jeszcze inne instytucje, między innymi IPN, ale nie tylko. No to jest zwijanie państwa, to jest upadek państwa. Nie ma państwa. No bez takich instytucji, bez prawa, gdzie obywatele nie mają poczucia bezpieczeństwa, że jest prawo, które w każdej sytuacji rozstrzygnie, po czyjej stronie jest racja, no to jest upadek całkowity państwa. To jest rzeczywiście zamach stanu, powolny, ale systematyczny zamach stanu i my musimy powiedzieć temu nie. Panie pyta o wybory samorządowe. Oczywiście, że one są niezwykle ważne, dlatego że my jeżdżąc po kraju, a jeździmy naprawdę po całej Polsce od największych do najmniejszych miejscowości. Ja sama tłumaczę, że jeśli dzisiaj na górze można robić takie rzeczy, że można pozbawić posła mandatu zupełnie bez... Nie, ale pani marszałek, znaczy naprawdę nie jest trudno udowodnić, że to już działa, tak? Bo zastosowano działania wobec prokuratora krajowego. Okazuje się, że pierwszym beneficjentem jest gang rzeźnika ze Szczecina. Tak, no, ale dokładnie to samo. Ale chodzi mi o to, że jeśli można to robić tutaj, to zejdzie to
na dół, czyli właśnie do samorządów. Już dzisiaj słyszymy, że przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej zapowiadają, a czasami już to robią, przykładem jest Sejmik Dolnośląski, próbują przekupować ludzi, straszyć, zastraszyć ludzi, wprowadzić między nami podział i zaczną się zwolnienia z pracy nie tylko tych funkcyjnych, które każda władza ma prawo zmieniać. Chodzi mi o prezesów spółek czy o rady nadzorcze. To jest zupełnie naturalne. Ale to zejdzie na poziom pracowników, urzędników. To naprawdę już się będzie za chwilę działo. A jeśli chodzi o młodych ludzi, bo zawsze nas pytają, co macie państwo dla młodych ludzi. Młodzi ludzie nawet nie wiedzieli, że do 26 roku życia nie płacili podatku. Po prostu o tym nie wiedzieli. Ja myślę, że młodzi ludzie muszą się zderzyć z rzeczywistością, żeby zrozumieli. Ale pani marszałek, ale to jest też w pewnym sensie zarzut, rozumiem, pani marszałek formułuje wobec własnego środowiska. Nie. Ja mówię o tym, że zarzucają nam, ja mówię, opozycja, że nic dla młodych ludzi nie zrobiliśmy, więc ja pokazuję. Ale to znaczy, że komunikacja była słaba, skoro ci młodzi ludzie nie wiedzieli, że mogą pracować bez podatku. Nie, myślę, że to nie tak było i mówię to z pełną odpowiedzialnością. Minęło 8 lat od czasu, kiedy wprowadziliśmy zmiany, takie dla rodzin, które pozwoliły im godnie żyć. No to ci ludzie, którzy mieli 18 lat czy 19, poszli pierwszy raz do wyborów. Ile mieli lat wtedy? 11, 12? Interesowali się polityką? Nie. Oni się pytali rodziców, skąd macie pieniądze na wczasy dla nas, dla całej rodziny albo na nowe buty? Nie, nie pytali. Rodzice mieli, a rodzice tego nie mówili. I potem jak poszli na studia i do pracy, otrzymywali pieniądze i też nie wiedzieli, że nie płacą podatku. Tak się nie interesowała ich polityka. To jest normalne u młodych ludzi. Ale ja myślę, że jak się zetkną z rzeczywistością, ona niestety po pierwszym półroczu nie będzie dobra, bo już mamy zapowiedzi, że tarcze nie będą przedłużane, te, które myśmy dali, że programy trzeba będzie być może zwijać, te programy społeczne. Mówimy o wieku emerytalnym, że być może będzie podniesione, no bo skoro się mówi o nierówności między kobietami i mężczyznami, mówimy o tych wielkich inwestycjach w okolicach Wrocławia. Naprawdę tego jest mnóstwo. Tego nie będzie, więc myślę, że takie przekonywanie, tłumaczenie niewiele da. Ludzie muszą na własnej skórze chyba odczuć, że jest różnica między tym, kiedy myśmy rządzili i dotrzymywaliśmy słowa i zmienialiśmy Polskę na lepsze, a tym, co widzimy już teraz po dwóch miesiącach. Pani marszałek Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości, była marszałek Sejmu, dziś na czarnej liście marszałka Hołowni, czy może po prostu koalicji 13 grudnia. Bardzo serdecznie dziękuję pani dziękuję marszałek. Bardzo. Szanowni państwo, a my dosłownie za chwilę, bo krótką przerwę robimy, za chwilę na antenie Telewizji Republika debata polityczna. Będą politycy i pewno będzie spór. To dosłownie za moment.